Nazywam się Magdalena Wletnik i zapraszam na rozmowę z filmoznawcą, doktorem Radosławem Osińskim, kuratorem kina w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Porozmawiamy o kobietach kina, o tych, które przełamały stereotypy, które wywołały bezkrwawe rewolucje w sercach i umysłach swoich widzów i też zmieniły świat. Mój gość zna się na kinie jak mało kto, a za chwilę przekonamy się, czy zna się również na kobietach kina. Tak, może zacznijmy od razu od tych mitycznych rewolucjonistek. Które z kobiet kina uznałbyś za takowe? No być może każda kobieta działająca w branży filmowej jest trochę rewolucjonistką. Kino liczy 120 kilka lat. No i jak pokazuje historia, kobietom zawsze było trudniej. No bo co tu dużo mówić, jak pokazują suche fakty, różne statystyki prowadzone przez różne instytuty. Tutaj jeden wymienię, na przykład instytut założony przez aktorkę Gina Davis, która dostała między innymi za swoją działalność właśnie honorowego Oscara. Właśnie ten instytut wykazuje, że w branży filmowej kobiety są na swój sposób dyskryminowane, chociaż może lepszym słowem będzie marginalizowane. Po prostu ta statystyka udziału kobiet jest bardzo niekorzystna na rzecz mężczyzn. Tymczasem rzeczywiście historia kina liczy 120 kilka lat, a kobiet, które rzeczywiście rewolucjonizowały język kina, było mnóstwo i dobrze by było poznawać ich historię, tym bardziej, że nie tylko dzieje ich filmów, scenariuszy są interesujące, ale same biografie są niezwykle fascynujące. I ja tutaj dzisiaj może wymienię kilka takich artystek filmu, których twórczość, ale i biografię warto by było poznać. Ta lista, którą przedstawię, absolutnie nie jest wyczerpująca i zachęcam Państwa do odkrywania właśnie takich filmowych twórczyń. I może od czego warto by było zacząć? To od takiego monumentalnego wideoeseju 14-godzinnego, w tym sensie monumentalnego. Autorem tego wideoeseju jest Mark Kuzins. To jest taki filmoznawca, historyk kina, którego my może kojarzymy właśnie z innego takiego monumentalnego dokumenta The Story of Film, Odyseja Filmowa. Pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika kina, wideoesej, a zatem taka bardzo autorska, subiektywna podróż przez historię kina. Mark Kuzins fascynująco potrafi opowiadać, zresztą ma też taki charyzmatyczny sposób mówienia, więc rzeczywiście wciągamy się w tę jego historię kina. I krótko po tym projekcie on zaczął pracę nad czymś nowym, co nazwał Kobiety za kamerą. Taki jest polski tytuł oryginalny, to Women Make Film, a New Road Movie Through Cinema. Wyprodukowała ten cykl Tilda Swinton, ona jest aktorka, tak, brytyjska, laureatka Oscara, ona jest tam też narratorką i ten cykl jest w Polsce dostępny w tej chwili na stacji Ale Kino. Także bardzo gorąco polecam, jeśli ktoś chce poznać właśnie zupełnie inną, alternatywną historię kina z punktu widzenia właśnie kobiet autorek, od tego warto zacząć. Mark Kuzins, Kobiety za kamerą, tym bardziej, że to jest naprawdę ambitny projekt, bo autor stara się w ogóle stworzyć taki jakby leksykon filmowego języka kobiet. Czy mu się to udaje, to jest osobna kwestia, bo moim zdaniem ten filmowy dokument, wideoesej nie dowodzi, że jest coś takiego jak język kobiet. Jest język silnych, autorskich indywidualności. Natomiast czy to ma związek z płcią? Temat szeroki, nie wchodźmy w to. Niemniej ten 14-godzinny dokument jako chociażby źródło właśnie nazwisk, źródło fascynujących filmów do odkrycia, to jest bezcenna pozycja, a więc to jest moja pierwsza rekomendacja. Mark Kuzins, Kobiety za kamerą. I teraz drugi tytuł, od którego warto by było rozpocząć właśnie takie odkrywanie kina właśnie w kontekście roli kobiet.
To jest taki właśnie dokument wyprodukowany kilka lat temu przez wspomnianą już wcześniej Ginę Davis. Ten dokument też jest dostępny w tej chwili na jednej z polskich platform streamingowych. Wydaje mi się, że to jest Kanal Plus. Chodzi o film To wszystko zmienia. Oryginalny tytuł to This Changes Everything. To jest film w dużej mierze oparty na właśnie wynikach badań Instytutu Ginny Davis, które pokazują właśnie, jak ta statystyka udziału kobiet w Hollywood przynajmniej jest no, niekorzystna na rzecz kobiet. W filmie wypowiadają się i reżyserki, i aktorki, no, które niestety rzucają bardzo takie gorzkie światło na to, jak Hollywood traktuje kobiety, ale film rzuca też nadzieję na lepsze jutro. Swoją drogą pewną ironią losu jest, że ten film wyreżyserował mężczyzna, a nie kobiet. Ale absolutnie jest to taki hymn na rzecz kobiet reżyserek. Także to jest druga moja rekomendacja, od czego zacząć. I teraz Magdo, oddaję Tobie głos. Możemy wejść już w indywidualne, takie konkretne przypadki kobiet autorek. Właśnie, ja czekam na te nazwiska. Ja Państwa pewnie nie zaskoczę tutaj swoim wyborem, bo chcę podkreślić, że to jest mój subiektywny wybór. I zacznę może od autorki bardzo mi bliskiej, najmłodszej bodajże rocznikowo w tym gronie moich tutaj dzisiejszych bohaterek. To będzie Jane Campion, nowozelandzka reżyserka, scenarzystka. Dlaczego mi bliska? Bo to właśnie od obejrzenia jej filmu z 1993 roku, czyli Fortepianu, chyba ja zacząłem się interesować kinem. I to jest o tyle interesujące, że właściwie ja w momencie obejrzenia tego filmu miałem 11 albo 12 lat i absolutnie uważam, nie byłem emocjonalnie dojrzały na tyle, żeby ten film zrozumieć, żeby go tak świadomie odebrać. Więc co takiego młodego człowieka mogło w tym filmie tak urzec? I myślę, że właśnie język filmu i jego niezwykłe zmysłowe oddziaływanie. Nie wiem, na ile to ma związek tutaj z płcią reżyserki, ale myślę, że to jest jej po prostu autorski talent, bo, który we wcześniejszych filmach już pokazywała. Jej kino angażuje nie tylko nasz intelekt, ale emocje, ale też wszystkie zmysły. Te filmy są niezwykle takie sensualne, a Fortepian jest tutaj absolutnie wyjątkowym osiągnięciem. Zresztą jestem fanem też innych filmów Jane Campion, no tutaj oczywiście Fortepian, ale też jej wcześniejszy film właśnie, od którego zaczęła się jej taka międzynarodowa kariera, Anioł przy moim stole, no i późniejszy film Święty dym, aczkolwiek oczywiście w filmografii Jane Campion jest wiele innych tytułów godnych polecenia. No i teraz mógłbym długo o Jane Campion mówić. Wspomniałem o tej wyjątkowości jej stylu, ale też o takiej czysto, bym powiedział, takiej statystycznej strony. To jest kobieta, która jak do tej pory jest jedyną kobietą, która zdobyła Złotą Palmę w Cannes. Przewodziła jury zarówno w Wenecji, jak i w Cannes. No i była drugą kobietą nominowaną do Oscara w kategorii najlepszy reżyser. Fortepian zdobył 3 Oscary, w tym właśnie Jane Campion zdobyła Oscara za scenariusz oryginalny. Magdo, ty jako scenarzystka na pewno też docenisz taką ciekawostkę. Otóż od czego zaczął się scenariusz Fortepianu? Otóż Jane Campion przyśnił się obraz tego instrumentu na plaży. I ten obraz wyśniony właściwie dał impuls stworzeniu historii. Historii tej właśnie kobiety, która przenosi się do dzikiej puszczy właśnie Nowej Zelandii i tam musi sobie na nowo ułożyć życie. No i ten film ma atmosferę snu. Tam ten w ogóle gęsty klimat tej australijskiej dziczy, fantastyczna muzyka Michaela Nymana, ale też zdjęcia nagrodzone na festiwalu Camera Image, na pierwszej edycji festiwalu Camera Image. No, my niemal odczuwamy zapach tej zieleni.
dźwięk, prawda, tych fal uderzających o plażę. No, myślę, że jeśli byśmy mieli wskazać jeden z takich najbardziej właśnie zmysłowych filmów w historii kina, to fortepian znalazłby się w czołówce. Zresztą wiem, że wiele osób bardzo ten film lubi. Alicja Hellman, wybitna polska filmoznawczyni, która niedawno zmarła, kiedyś miała też stworzyć taką listę 100 arcydzieł kina i właśnie fortepian umieściła na tej liście. Ale też wiem, że bardzo wiele młodych ludzi ten film docenia. Pamiętam, kiedyś pokazywałem swoim studentom na zajęciach i oni też byli oczarowani. No, żeby tutaj ten wątek osobisty skończyć, to jeszcze mogę powiedzieć, że w ogóle zanim obejrzałem film w całości, to słyszałem tylko fragmenty muzyki, fragmenty ścieżki dźwiękowej i pamiętam, nauczyłem się ze słuchu grać ten motyw muzyczny na pianinie. Oczywiście bardzo niedoskonale, koślawo, nie jestem wirtuozem pianina, ale no, po prostu sam dźwięk, sama muzyka już też tak oddziaływała silnie na moją wyobraźnię, na wrażliwość. Stąd właśnie fortepian i Jane Campion. Ona później zresztą wyspecjalizowała się też w takich opowieściach o literatach. To też jest interesujące. Anioł przy mojej stole był przecież biografią pisarki Janet Frame, ale też późniejszy film Jane Campion, Jaśniejsza od gwiazd, był z kolei taką opowieścią biograficzną o poecie Johnny Keatsie. Portret damy też z Nicole Kidman, to z kolei ekranizacja Henry'ego Jamesa, więc twórczość Jane Campion to jest też taka kwintesencja korespondencji sztuk między kinem, a właśnie innymi dziedzinami sztuki, literaturą, ale też malarstwem, muzyką. No, jeśli byśmy mówili, że właśnie film jest taką syntezą różnych dziedzin sztuki, to sięgajmy do twórczości Jane Campion. Trochę żałuję, że ona ostatnio mniej tworzy. Patrzyłem do jej filmografii, ona przeszła trochę do telewizji, tworzy seriale, więc tak z reguły długo każe czekać na kolejny filmowy projekt. Zobaczymy, może się to uda. Już zamykając ten wątek, jeszcze dodam, że właśnie dopiero trylogia Władcy Pierścieni Petera Jacksona jakby na mapę filmowego świata wprowadziła Nową Zelandię. Ale to właśnie niemal 10 lat wcześniej Jane Campion pokazała właśnie kinematografię nowozelandzką. I pamiętam, nawet ta plaża, gdzie się toczą wydarzenia z filmu, później stała się miejscem takich pielgrzymek, fanów filmu, takim obiektem turystycznym, obiektem turystyki filmowej. To teraz może rzeczywiście zróbmy skok do początków kina i zastanówmy się właśnie nad tymi pionierkami, kobietami, pionierkami. Jedną z nich przybliżył ostatnio filmowy dokument, który był w Polsce także w kinach studyjnych. Tak, teraz też jest do obejrzenia na jednej z platform streamingowych, bodajże też na Ale Kino, Bądź sobą, czyli nieopowiedziana historia Alice Gay Blaché. Film wyprodukowany przez Jodie Foster, która też jest narratorką. Mam takie trochę mieszane uczucia co do tego filmu, bo z jednej strony jest to pasjonująca opowieść, właśnie film, który nam uświadamia, że te kobiety były często marginalizowane w historii kina dlatego, że podręczniki historii kina pisali mężczyźni i po prostu no, jakoś tak naturalnie eksponowali innych mężczyzn, a pomijali kobiety. Tymczasem Alice Gay Blaché no, miała niebywałe zasługi. Była uczestniczką jednego z pierwszych pokazów właśnie filmów braci Lumière. Ramię w ramię później z Lumière'ami, George'em Méliès'em właściwie przecierała szlak kinu. Stworzyła mnóstwo filmów, w setki możemy liczyć. Założyła też później wytwórnię filmową. No i właściwie żyła bodajże 95 lat, no, dożyła sędziwego wieku i właśnie na starość zaczęła walczyć o swoje miejsce w historii kina. I miała o tyle pecha, że nie wszystkie jej filmy się zachowały. Taki chyba najbardziej
monumentalny projekt Historia Chrystusa właśnie ocalał tylko we fragmentach. Więc no, to była trudna walka i proszę zauważyć, właściwie dopiero 50 lat po śmierci ona doczekała się takiej rehabilitacji jako autorka. Wspomniałem, że mam mieszane uczucia wobec tego filmu jako filmu. Otóż uważam, że twórcy chcieli stworzyć bardzo efektowny dokument, być może przeszarżowali, bo ten film od takiej strony czysto realizatorskiej przypomina teledysk. Dla mnie, historyka kina, filmoznawcy, w pewnym momencie ilość informacji jest przytłaczająca. Ten film przypomina czytanie książki, gdzie co chwilę się pojawia jakiś przypis. Także wydaje mi się, że jeśli ten film chciał przybliżyć historię tej kobiety przeciętnemu widzowi, to tutaj w którymś momencie taki przeciętny widz może po prostu odpaść, po prostu zdystansować się, uznać, że po prostu materiału jest za dużo. Ale to taka dygresja, film, który warto obejrzeć, właśnie żeby tak zobaczyć, jak na naszych oczach właśnie kobieta, autorka zaczyna walkę o swoje miejsce w historii kina. Jeszcze dodam taką uwagę odnośnie tego filmu, że właśnie my w tym filmie nie widzimy w całości ani jednego filmu bohaterki, co też uważam jest pewnym błędem. Cały czas słyszymy opinie na temat jej talentu, na temat jej osiągnięć, błyskotliwości, bo to była też aktorka. Natomiast no właśnie, szkoda, że nawet w takim dokumencie, który próbował jakby oddać sprawiedliwość bohaterce, że, nam nie pozwala się zobaczyć jej filmu. Tam był fragment jej filmu Wróżka w kapuście, w którym ona sama występowała. I tu było tam zaznaczone w tym filmie, że po raz pierwszy zastosowała taką narrację fabularną i rzeczywiście przełamała pewne tabu. Tam widać też dowcip, można powiedzieć, że to jest pierwsza na świecie komedia. Także bardzo doceniam tą autorkę i właśnie to, co zrobiła dla kina, nie tylko. No właśnie, to jest przykład takiej autorki, która tworzyła podwaliny języka filmowego. Właśnie, także podwaliny gatunków filmowych i w ogóle rozdziału, tak jak na kino fabularne, dokumentalne, niesamowite. Innymi dwiema autorkami, które mają podobny status, ale bardziej są związane ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, wymieniłbym dwie, Frances Marion i Lois Weber. Frances Marion to scenarzystka, więc znowu Magdo, bliska tobie autorka ponad 300 scenariuszy, Frances Marion, autorka ponad 300 scenariuszy, aż trudno sobie to dzisiaj wyobrazić. Też jedna z nielicznych w ogóle scenarzystek, nie tylko kobiet, ale w ogóle scenarzystów, scenarzystek, która ma dwa Oscary na koncie. No ona oczywiście też tworzyła w tej epoce kina niemego, później w początkach kina dźwiękowego, więc to były trochę inne czasy, te scenariusze wtedy no, tworzyło się trochę jak w fabryce, aczkolwiek scenariusze Frances Marion miały też wybitne wartości artystyczne. Ona też była jedną z pierwszych takich ekskluzywnych scenarzystek, bo ją uznawano za taką scenarzystkę Mary Pickford, jednej z największych gwiazd kinowych tamtych lat. No i była też jedną z najlepiej opłacanych scenarzystek, w ogóle jedną z najlepiej opłacanych kobiet w branży. Była też sufrażystką, walczyła o prawa kobiet, więc znowu przykład twórczyni filmowej, która miała też niezwykle ciekawą biografię. I ona też bardzo współpracowała z Lois Weber, która z kolei była reżyserką, niezwykle płodną reżyserką, która też ma w dorobku setki filmów. No i Lois Weber, z czego może dzisiaj sobie mało osób zdaje sprawę i w ogóle to jest nie do wyobrażenia, ale ona rywalizowała ramię w ramię z Davidem Workiem Griffithem, którego dzisiaj w każdym leksykonie kina wymienia się jako tego pioniera kina. Lois Weber absolutnie mu dorównywała, nawet przypisuje jej się wynalezienie kilku takich chwytów filmowych jak split screen, czyli dzielenie ekranu. Prawdopodobnie to ona jako pierwsza wprowadziła. Ona też właśnie, podobnie jak Alice Gay Blaschet, miała jakby swoją własną wytwórnię filmową. Więc niesamowite losy dwóch autorek, które no, dzisiaj są trochę zapomniane,
ale myślę, że prędzej czy później powstaną o nich takie dokumenty jak o Elise Hay Blaschet. A czy w Polsce była taka pionierka, o której teraz nie słyszymy, a której o której warto by było powiedzieć? Tak. No oczywiście taki status w polskiej kinematografii ma Wanda Jakubowska. Zaraz o niej powiem, ale tak na marginesie. No wiadomo, że polska kinematografia tak zaczęła się rozwijać na szerszą skalę dopiero w dwudziestoleciu. I wówczas także kobiety piszące o kinie, słynne krytyczki filmowe odgrywały bardzo ważną rolę. Można powiedzieć, że to krytyczki filmowe jak Stefania Zachorska w ogóle uczyły Polaków, czym jest kino, czym jest to nowe medium. Więc także w dziedzinie piśmiennictwa filmowego kobiety w Polsce odegrały bardzo dużą rolę. Natomiast wracając do Wandy Jakubowskiej, bardzo ciekawa historia, bo nagrywamy ten materiał w 2021 roku, krótko po Oscarach. Otóż niedawno ukazała się książka o polskich laureatach Oscara. Kolejna taka książka, tym razem autorstwa Andrzeja Krakowskiego, wybitnego znawcy kina, zwłaszcza losów polskich emigrantów w Hollywood. No i Andrzej Krakowski, pisząc o polskich laureatach Oscara, zwrócił uwagę, że być może pierwszą kobietą nominowaną, pierwszą reżyserką nominowaną do Oscara była właśnie Wanda Jakubowska za krótkometrażowy film zatytułowany Morze. Realizację tego filmu przypisywano Eugeniuszowi Cenkalskiemu, ale no właśnie, badania ujawniły, że to Wanda Jakubowska była autorką. No i właśnie, być może to ona w ogóle była pierwszą kobietą, reżyserką nominowaną do Oscara. My wiemy, że że dopiero Lina Wertmüller w latach 70. była pierwszą kobietą, reżyserką nominowaną do Oscara za realizację filmu pełnometrażowego. Natomiast być może niemal 50 lat wcześniej ten zaszczyt spotkał Polkę, Wandę Jakubowską. No ale wiemy, że do historii kina Wanda Jakubowska przeszła przede wszystkim jako autorka filmu Ostatni Etap, filmu wyjątkowego w ogóle w skali kinematografii światowej. Być może pierwszego filmu poświęconego zagładzie Żydów i rzeczywistości obozów koncentracyjnych. Wanda Jakubowska sama była więźniarką obozu koncentracyjnego i ten scenariusz napisała razem ze współwięźniarką no, w 1945 roku, czyli na gorąco. W tym filmie, który powstał no, w 1947-1948 roku, my niemal czujemy jeszcze atmosferę autentycznych wydarzeń. No, też niesamowita historia powstania filmu. Ja przypomnę, że scenariusz Ostatniego Etapu zatwierdzał sam Józef Stalin. No i film, który kręcono też tam w znacznej mierze. No film, który dzisiaj jest no, takim, można byśmy powiedzieli, świadectwem. To jest film, który jakby przekracza tylko barierę wytworu sztuki filmowej. To jest takie właśnie świadectwo historyczne. Więc samym tym jednym filmem Wanda Jakubowska przeszła do historii. A jeszcze dodam, tak wracając do jej wcześniejszego okresu działalności, że ona w ogóle była też jedną z pierwszych kobiet, które tworzyły w Polsce podwaliny pod rozwój kina artystycznego. Ona była jedną z członkini, jedyną kobietą tego stowarzyszenia autorów START. To było takie pierwsze stowarzyszenie polskie popularyzujące kino artystyczne. No i znowu tutaj fascynująca biografia Wandy Jakubowskiej. Ostatnio ukazała się na jej temat książka Moniki Talarczyk-Gubały, filmoznawczyni, profesor filmoznawstwa. I tam właśnie autorka stara się obalić różne stereotypy krążące na temat Wandy Jakubowskiej, no bo ją przez wiele lat tak szufladkowano bardzo krzywdząco jako właśnie no, kobietę, która po II wojnie światowej sprzymierzyła się z nową władzą i która no,
no miała na koncie chociażby takie nieszczęsne filmy, kuriozalne z punktu widzenia, no, filmy, które no, były takimi socrealistycznymi produkcyjniakami, jak Żołnierz Zwycięstwa. Więc tak właśnie przypięto Wandzie Jakubowskiej etykietę autorki uwikłanej w reżim, autorki, która tak trochę legitymizowała właśnie władzę w polskim środowisku filmowym. No i właśnie nie była to do końca prawda. Owszem, Wanda Jakubowska jeszcze w latach II wojny światowej przyłączyła się do Polskiej Partii Robotniczej i była socjalistką, taką no po prostu z przekonania. Natomiast czy była komunistką, już tym bardziej, czy była jakąś fanatyczką ideową, która cenzurowała dzieła, no tu już można nad tym dyskutować. Zresztą Wanda Jakubowska była przez wiele lat wykładowczynią w Łódzkiej Szkole Filmowej i wyleciała stamtąd za poparcie debiutanckiego filmu Filipa Bajona, który opowiadał o strajku robotników na Wybrzeżu. Więc poparła film, który raczej był w kontrze do ówczesnej władzy. No i zapłaciła za to cenę. Fascynujący życiorys, zresztą wielu filmowców ona właściwie wychowała, także dokumentalistów, jak Krzysztof Kieślowski. I wszyscy wspominali ją bardzo życzliwie właśnie, jako taką bratnią duszę, która potrafiła udzielić bardzo praktycznych filmowych wskazówek. Czy jeszcze są takie polskie reżyserki w późniejszym czasie, być może uczennice Wandy Jakubowskiej, bądź też właśnie stojące w opozycji do niej, które by były dla ciebie istotne? Nie wiem, na ile tu szukać powiązań z twórczością Wandy Jakubowskiej, ale gdybym miał wymienić jeszcze jedną polską kobietę, reżyserkę, no to oczywiście tu wskazałbym na Agnieszkę Holland, ale oczywiście takich kobiet, reżyserek, które miały duży wpływ na polskie kino, było więcej. Barbara Sass, Dorota Kędzierzawska. Zajmijmy się Agnieszką Holland, która osiągnęła międzynarodowe uznanie i właściwie no dzisiaj jest no, nie tylko wybitną reżyserką, ale też taką działaczką, animatorką ruchu filmowego, działa w różnych stowarzyszeniach, gremiach. Jest bodajże tak szefową Europejskiej Akademii Filmowej, więc jest bezdyskusyjnym autorytetem. I właśnie podziwiam Agnieszkę Holland za to, że pomimo tylu aktywności ona bardzo często też staje za kamerą. Za trzy rzeczy bym Agnieszkę Holland szczególnie docenił. Otóż podoba mi się to, jak ona jest w stanie ożywić materiał literacki. Wiadomo, jednym z pierwszych jej filmów była ekranizacja Gorączki, czyli takiego, no, w oryginale ten tytuł powieści chyba Andrzeja Struga brzmiał inaczej, Historia jednego pocisku. Filmowa wersja to była Gorączka i no, co tu dużo mówić, ten materiał literacki w ówczesnej sytuacji no, nie był nawet lekturą szkolną, była to taka trochę ramota. Tymczasem Agnieszce Holland udało się to doskonale wpisać w ówczesne nastroje, nastroje stanu wojennego, właśnie różnych takich refleksji nad postawą opozycji solidarnościowej, no ale też później chociażby, kiedy, o właśnie, kiedy Agnieszka Holland sięgała już po brytyjską klasykę Henry'ego Jamesa i ekranizowała Plac Waszyngtona. Proszę zauważyć, Jane Campion ekranizowała Henry'ego Jamesa, Portret damy, Agnieszka Holland ekranizowała Plac Waszyngtona. Więc no też ramota literacka z XIX wieku, przepraszam za to określenie, na pewno ważna literatura, natomiast no, trudna jednak do takiego zaktualizowania, do wpisania we współczesny kontekst. Agnieszce Holland się to udaje. I to samo jej się to udaje, kiedy sięga po biografię słynnych artystów. To jest ta druga kwestia, za którą niesamowicie doceniam Agnieszkę Holland. Ona często kręci filmy biograficzne, czy też filmy oparte na faktach, poświęcone właśnie ciekawym
zasłużonym, kontrowersyjnym postacią. I każdorazowo te filmy właśnie daje się odczytywać w takim kluczu współczesnym. No, chociażby weźmy te dwa ostatnie filmy Agnieszki Holland, Szarlatan i ten film o głodzie na Ukrainie, Obywatel Jones. No, te filmy interpretowano, komentowano właśnie jako takie głosy na temat współczesności. Podoba mi się też Agnieszki Holland taka rzemieślnicza sprawność, która pozwala jej też doskonale funkcjonować w Hollywood, co przekłada się chociażby na to, że Agnieszka Holland często reżyseruje odcinki ważnych seriali. I nawet wówczas daje o sobie znać jej autorski taki temperament. Podam przykład. Jednym z seriali, które częściowo reżyserowała Agnieszka Holland, było House of Cards. Pierwsze odcinki w reżyserii Agnieszki Holland pojawiają się w trzecim sezonie i to są moim zdaniem jedne w ogóle z najlepszych odcinków w całym serialu, ponieważ to są te najbardziej właśnie psychologizujące odcinki. To są te odcinki, kiedy główny bohater Frank Underwood spogląda w lustro i zastanawia się, kim jest. I w ogóle w tych odcinkach Agnieszki Holland też dochodzą do głosu takie szekspirowskie inspiracje, no oczywiście Macbethem, więc niesamowite. Swoją drogą Szarlatan, jak Agnieszka Holland tłumaczyła, główny bohater tego filmu, to był też jakiś komentarz na temat Kevina Spaceya, który grał w House of Cards rolę Franka Underwooda, a konkretnie to na temat takiej narcystycznej osobowości. Więc no i Agnieszka Holland właśnie prowadzi też taki cały czas dialog ze swoją własną twórczością. Filmy o artystach, kopia mistrza, także te filmy historyczne, tak, W ciemności, czy Goryjący krzew. To wszystko składa się na taką bardzo ciekawą filmografię, gdzie reżyserka wciąż coś nowego dopowiada. Może tylko jedna taka uwaga z punktu widzenia krytyka filmowego. Otóż mam wrażenie, że czasami właśnie Agnieszka Holland przeładowuje swoje filmy wątkami, pomysłami, kontekstami. Tutaj wskazałbym na Pokop, czyli ekranizację Olgi Tokarczuk, gdzie może właśnie tych pomysłów adaptacyjnych było zbyt wiele. Niemniej zazwyczaj Agnieszka Holland wychodzi obronną ręką właśnie z takich projektów. Co ty myślisz o Agnieszce Holland, jej twórczości? Czy masz jakiś ulubiony film? Tak. Wiesz, jeszcze są, przychodzą mi tak od razu na myśl jeszcze trzy filmy, o których nie mówiłeś. To jest Europa, Europa, Olivier, Olivier, to są podwójne tytuły, ale też Kobieta samotna, gdzieś sięgające bardzo do początków, prawda, jej twórczości. I teraz dziwi mnie, jak w jednym życiu można zrobić aż tak wiele filmów, prawda, i każdy inny. Gdzieś one są spójne w sobie, tak jak mówisz, prowadzą ze sobą dialog te filmy, ale jednocześnie każdy z nich jest precyzyjnie przygotowany. Tak. Jeszcze dopowiem też na temat Agnieszki Holland, że ja z kolei bardzo lubię jej wczesny film Aktorzy prowincjonalni. To jest cudowny portret właśnie środowiska artystycznego na prowincji. Ja sam jestem z 15-tysięcznego miasteczka i właśnie ten świat takich artystów prowincjonalnych obserwuję, fascynuje mnie to i to Agnieszka Holland doskonale tę mentalność prowincjonalnych artystów przedstawiła. Bardzo też lubię jej Tajemniczy ogród, który niedawno miał nową wersję, pozbawioną właśnie tej magii oryginału. Znaczy może nie oryginału, ale filmu Agnieszki Holland. Tak. To jeszcze nie wszystkie tytuły. Tak, nie wszystkie. No, filmografia Agnieszki Holland jest niesamowicie bogata. Lubię też Trzeci cud, lubię właśnie W ciemności, Kopię mistrza. Dobrze, nie będę kontynuował, ale też bardzo lubię czytać wywiady, czy też słuchać wywiadów z Agnieszką Holland. To jest wybitna intelektualistka. Czasami udaje mi się znaleźć jakiś jej komentarz na Facebooku i nawet to są takie małe perełki właśnie refleksji.
ukazało się no, chyba kilka takich wywiadów rzek z Agnieszką Honak. Na pewno jedną taką książkę czytałem i to była kopalnia właśnie takich no, inspiracji intelektualnych, nie tylko przemyśleń na temat kariery filmowej, ale też w ogóle takich obserwacji na temat i doświadczeń w Czechosłowacji, bo przecież Agnieszka Holland studiowała na FAMU, na Praskiej Akademii Filmowej. Później oczywiście nurt kina moralnego niepokoju, później emigracja, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. No, jeśli można mówić o takiej reżyserce, która jest obywatelką świata, no to Agnieszka Holland, absolutnie. Ale jeszcze jedną bym właśnie taką twórczynię wymienił. Z innego względu uważam, że godną uwagi. Mam na myśli Agnes Varda, francuska, tutaj z kolei pionierka nowej fali, czyli takiego nurtu lat 50. zdominowanego przez mężczyzn, wiadomo, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, François Truffaut, no i wśród nich kobieta. I teraz dlaczego ona? Otóż ona przez całą twórczość, a żyła też 90 bodajże parę lat, łączyła właśnie kino z fotografią i też ze sztukami wizualnymi, z performance'em, więc dzisiaj byśmy o niej śmiało mogli powiedzieć, że taka artystka multimedialna. I właśnie wspaniale w jej też twórczości przenikały się te różne dziedziny sztuki. Była po prostu eksperymentatorką kina, eksperymentowała z językiem kina. Toczyła nieustający spór z Jeanem Luciem Godardem, który oczywiście też tworzył różne manifesty, teoretyzował, starał się zdefiniować język kina. Ona dorównywała mu temperamentem polemicznym i wydaje mi się, że też ciekawiej potrafiła ten eksperyment filmowy przełożyć po prostu na kino. Oczywiście też te jej filmy nie wszystkie są dzisiaj w Polsce dostępne, aczkolwiek te najsłynniejsze z okresu kina nowej fali czasami są przypominane, ale też ona była autorką jednego z pierwszych filmów o Czarnych Panterach. Nagrywamy tę rozmowę właśnie krótko po Oscarach, gdzie doceniono między innymi taki film o Czarnych Panterach, Judas and the Black Messiah. Więc tutaj warto odnotować, że jeden z takich pierwszych filmów właśnie o Czarnych Panterach był film Agnes Wardy, nakręcony w 1968 roku, czyli praktycznie na gorąco tak portretujący ten ruch. Ale właśnie chyba najciekawsze rzeczy Agnes Warda realizowała pod koniec właściwie swojego życia, kiedy sięgała już nie tylko po kamerę, ale też po aparat. I tutaj polecam Państwu taki dokument Twarze plaże, Faces Places, gdzie ona razem z młodszym autorem, fotografem jeździ po francuskiej prowincji i właśnie ożywia różne miejsca za pomocą fotografii. Niesamowicie jest w ogóle porównać sobie ten film Twarze plaże z takim polskim dokumentem Dziennik z podróży, gdzie mamy też taką podobną parę, fotograf Tadeusz Rolke i jego kilkunastoletni mistrz. Dwa filmy, które fajnie się uzupełniają. No i Agnes Varda właściwie no już od lat 80. właśnie zajęła się taką też twórczością galeryjną, byśmy dzisiaj powiedzieli, i zaczęła tworzyć różne takie audiowizualne dzieła. I tutaj polecam Państwu dokument Agnes według Wardy, czy Warda według Agnes. Też ten dokument jest dostępny w Polsce, bodajże na Anel Kino albo na Kanal Plus. I tam widzimy niektóre z jej projektów multimedialnych. Niesamowite pomysły, niesamowita wyobraźnia, na przykład rzeźby z ziemniaków tworzone, albo też takie jakby hołdy dla kina analogowego. Ona na przykład stworzyła taki obiekt, taki domek, którego ściany tworzą taśma filmowa z jej filmu. No i ten domek to jest taka jakby rekonstrukcja też scenografii z jego filmu. Ale też na przykład właśnie, bo ona fascynowała się plażami, więc taki projekt, gdzie widzimy na ścianie galerii obraz plaży nakręcony kamerą, prawda, w pętli, jakieś godzinne ujęcie fal, a przed tym mamy wysypany piasek, więc
proste pomysły, ale genialne i właśnie też osadzone w jej twórczości. No i to jest też takie kino, byśmy dzisiaj powiedzieli, feministyczne. Ona oddawała głos kobietom, ona też no, była w tym sensie pionierką, że na przykład angażowała aktorki niezawodowe do swoich filmów. Kręciła w plenerze, kiedy to było jeszcze trudne. Jako że ona przyszła z fotografii, z dokumentu, to też bardzo dużą rolę przypisywała do dźwięku. Ten dźwięk często w jej filmach był wręcz w kontrze do fabuły, więc niesamowicie twórcza autorka, która przełamywała w ogóle granice filmowego języka. Tak, w jednej z jej wywiadów czytałam właśnie, że jak powiedziała, że gdybyśmy spojrzeli do jej wnętrza, zobaczylibyśmy plażę. I to jest fantastyczne, że ona poprzez film bada sama siebie, bada granice, nie sądzę, że kobiecości, po prostu człowieczeństwa. I bardzo mi się podobają portrety psychologiczne jej bohaterek. Także jestem jej ogromną wielbicielką i myślę, że też trafiła na swój czas. I to, że miała podarowane tak wiele lat życia, że mogła rozwijać się i cały czas no, prowadzić te swoje badania. I teraz opowiedziałeś o autorkach z bardzo wielu rejonów świata, bo zaczęliśmy od Nowej Zelandii, poprzez Francję, Stany Zjednoczone, oczywiście Polska. Polska była też po drodze. Wróciliśmy też do Polski, teraz znowu jesteśmy we Francji. I teraz, jeżeli te wszystkie artystki były tak rozrzucone po świecie, a to teraz czy jest cokolwiek, co je łączy? Wszystkie te autorki. Trudne pytanie. Ja jednak odpowiedziałbym w ten sposób, że tym, co je łączy, jest paradoksalnie, tym, co je łączy, jest osobność. To znaczy silny, indywidualny, autorski język. Każda z nich tworzy inną twórczość. To każdorazowo jest inna wrażliwość. Jak prowadzę spotkania w Kinie Centrum Sztuki Współczesnej i moimi gośćmi są właśnie reżyserki, to czasami zadaję pytanie, czy one wpisałyby swoje dzieła w taką kategorię kina kobiet. I zwykle kobiety, reżyserki się dystansują od tej kategorii. Właśnie bliższa jest im kategoria kina autorskiego. I chyba w ten sposób należy myśleć o tych najzdolniejszych, najwybitniejszych pionierkach kina. One przecierały szlak właśnie takiemu subiektywnemu językowi filmowemu. Nawet pierwsza reżyserka nagrodzona Oscarem, mam na myśli Catherine Bigelow, która dostała Oscara całkiem niedawno, kilkanaście lat temu, za film Hurt Locker w Pułapce Wojny. Ona początkowo była w taki sposób szufladkowana jako żeńska wersja Jamesa Camerona, ponieważ no, potrafiła robić kino akcji, takie bardzo męskie, świetnie montowała filmy, te obrazy były niesamowicie dynamiczne. No i też ten Hurt Locker w Pułapce Wojny opowiadał o mężczyznach. Ale wbrew pozorom jej filmy oglądane właśnie obok siebie pokazują, że jej styl był bardzo indywidualny. To nie możemy tego wpisać właśnie w taki szablonowy gatunek kina akcji czy kina wojennego. To był styl, owszem, w obrębie tej konwencji takich widowisk filmowych, ale jednak bardzo indywidualny. Więc to by była moja odpowiedź na twoje pytanie, że tym, co łączy te kobiety, jest właśnie wyrazisty styl pisma filmowego. One pewnie znajdowałyby takie pola wspólne, zwłaszcza jakieś poszczególne dzieła, pewnie Jane Campion, Agnes Wardy, wchodziłyby ze sobą w dialog, jeśli chodzi o jakieś motywy, wątki, czy nawet też pomysły formalne, ale jednak chyba jeszcze większe znaczenie mają różnice. Zresztą piękny jest też ten właśnie taki dialog pokoleń reżyserek filmowych. 2-3 lata temu mieliśmy na ekranach taki film Portret kobiety w ogniu autorstwa Celine Sciamy.
No i w tym filmie można odnaleźć piękne nawiązania do fortepianu Jane Campion. Zresztą także Xavier Dolan, odbierając nagrodę na festiwalu, gdzie właśnie szefową jury była Jane Campion, dziękował jej właśnie za inspirację fortepianem. No ale i Celine Sciamma, i Xavier Dolan to są absolutnie inne osobowości autorskie od Jane Campion. Owszem, znajdziemy pewne punkty wspólne, ale to są twórcy idący swoją ścieżką. Więc niech tak będzie, niech po prostu kino będzie pełne różnych osobowości autorskich. W filmie, o którym wspomniałem, w dokumencie To wszystko zmienia, który właśnie pokazywał te statystyki nieobecności kobiet w Hollywood, mamy takie ciekawe badania. Otóż kiedy jedna ze stacji telewizyjnych, bodajże Fox, Cinema, nie pamiętam, otóż kiedy jedna ze stacji telewizyjnych otworzyła się i na kobiety, ale też na różne mniejszości etniczne, seksualne, kiedy po prostu reżyserzy, twórcy reprezentujący te różne mniejszości mogli wreszcie stanąć za kamerami, to podniosła się jakość produkcji filmowej tej stacji telewizyjnej, bo to te produkcje zaczęły być ciekawsze, zaczęły być właśnie świeższe, tak? Nagle inność tych perspektyw, inność punktów widzenia spowodowała, że dla przeciętnego widza to było ciekawsze właśnie. Także naprawdę warto też kobietom dawać szansę, tak? To właśnie ich spojrzenie może tutaj po prostu przyczynić się do tego, że ta produkcja filmowa będzie też bardziej interesująca, a przynajmniej inna.